Dzisiaj mamy taki ładny turniej zorganizowany na okoliczność takiego złego czasu, który za nami, gdzie nawet nie mogliśmy trenować. Z inicjatywy naszego trenera Kamila Korniluka powstała właśnie taka zabawa dla dzieci, taki turniej, gdzie mogą chwilę porywalizować ze sobą, sprawdzić swoje umiejętności po tak ciężkim okresie, co trzeba poprawić, czego się jeszcze nauczyć, co jest dobrze, co funkcjonuje. No i taki właśnie dzisiaj mamy dzień sobotni sportowy w Międzyrzecu Podlaskim. Drużyny przyjechały z okolic Międzyrzeca, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, z Buczyn widziałem, jest też drużyna z Międzyrzeca, Konkolnica Łuków, każdy zespół liczy około pewnie 12 zawodników, mamy 10 zespołów, czyli około 120 zawodników. Klub powstał co prawda w 2007 roku, ale tak jak gdyby zawiesił swoją działalność, 2 lata temu go reaktywowaliśmy i akurat właśnie koniec czerwca to jest data, gdzie mija 2 lata. Szkolimy młodzież, dzieci w rocznikach od 2008, najstarszy rocznik, do 2015. Mamy 4 grupy szkoleniowe, około 150 młodych adeptów piłki nożnej gości w naszym klubie. Cały czas zapraszamy, rekrutacje cały czas się odbywają. Ktoś, kto chce dołączyć do naszego teamu, nie ma żadnego problemu. Jest strona internetowa, na której są kontakty do każdego trenera, do każdej grupy. Jest strona na Facebooku, także jeżeli ktoś chce nas znaleźć, na pewno nas znajdzie. My serdecznie zapraszamy. Chciałbym też odnośnie tego turnieju podziękować współorganizatorom tego turnieju, przede wszystkim naszemu dyrektorowi Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Kreacji, panu Arkadiuszowi Myszce, za tak przychylne działania i tak dobre serce w inicjatywie tego właśnie turnieju, powstania tego turnieju, żeby dzieci mogły się rozwijać, kształcić, pogłębiać swoje umiejętności. Naprawdę człowiek złoty, fantastyczny, zawsze otwarty na nasze propozycje i zawsze pomocny, także na tego człowieka zawsze możemy liczyć. Dziękujemy też radnemu Międzyrzeca Podlaskiego, panu Konradowi Karwowskiemu, który też jest tak gdyby współorganizatorem tego turnieju, też przychylił dużo starań, aby ten turniej mógł się dzisiaj odbyć. Także na ich ręce składam naprawdę serdeczne podziękowania. Oczywiście za organizację też dziękuję trenerowi Kamilowi Kornilukowi, który to wszystko, jak widać, ogarnia cały system rozgrywek, sędziów, pomoc medyczna, nagrody, puchary, wszystko to robi człowiek orkiestra.